Cześć i czołem kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale. Mamy piątek, więc vlog być musi, a może raczej powinien. W każdym bądź razie jest vlog i, to, i troszkę nietypowy, bo nie będzie o książkach, nie będzie o filmach, no ale wrócimy go, podejrzewam, do markowych pogadów, bo przepraszam, temat jest ważny yy, i być może komuś się przyda, znaczy muszę. Z, 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 zgodnie ze swoim zwyczajem, się trochę porozwlekać i Wam opowiedzieć troszkę więcej. Od pewnego czasu, od pewnego czasu, jak to powiedzieć, pełnię funkcje kierownicze tam w jednej z, z prywatnych firm, i ostatnio miałem niewątpliwą przyjemność, żeby przeprowadzać rekrutację Nowej osoby, do nowej firmy. Stanowisko chyba nie jest tak ważne. Natomiast ważne jest to, że po raz pierwszy raz w życiu byłem po tej drugiej stronie barykady, czyli nie byłem rekrutowany, a ja tą rekrutację z tej drugiej strony przeprowadzałem. Nasnęło mi to wiele, wiele takich przemyśleń, które może Wam się przydadzą, bo zupełnie inaczej jest, jak się idzie na tą, tą, tą rozmowę kwalifikacyjną o pracę, a inaczej jest, jeżeli się rekrutuje. Podczas tych kilku, bo w sumie było kilka, w kilku tych rozmów, widziałem bardzo dużo takich rażących błędów. Błędów, które nawet fajną osobę, powiedzmy, no, na samym początku przekreślają. I chciałem Wam o tym opowiedzieć, bo może komuś to coś pomoże, i może ta osoba, która obejrzy tego mojego vloga, w przyszłości tych prostych błędów. Nie popełni. To jest cholernie ważne, bo czasem być może fajne osoby się eliminuje na samym początku, jeszcze nawet nie dzwoniąc do niej. I jeżeli chodzi o samą aplikację, którą wysyłacie, to naprawdę poważna osoba ma maila z imieniem, nazwiskiem, ewentualnie z imieniem, cyferką, a nie Anal Intruder 69 albo gorący roman 13. Nie, to nie działa. Otwieramy CV z moim dyrektorem. I on miał tutaj yy, decydujące zdania. Ale no, uwierzcie mi, maile typu Anal Intruder, czy długi członek, albo kocham seks. To nie jest dobry pomysł na to, żeby wysyłać CV. Zróbcie sobie normalnego maila. I z niego wysyłajcie aplikacje. Druga sprawa. Ee, CV, no nie będę wam pokazywał, ale ludzie, CV ze zdjęciem jest standardem. CV powinno być raczej zwięzłe, no max dwie strony, a tak naprawdę jedna strona. Wiecie dlaczego? Dlatego, że często oprogramowca pyta, co robiliście w swoim życiu zawodowym jeszcze poza tym, co wpisaliście do, 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 do CV. Nie możecie dać wszystkich filmów, trzeba jakoś się zaprezentować, opowiedzieć, więc pomyślcie o tym. Nie muszą tam być wszystkie filmy, muszą tam być wszystkie szkoły. Kogo nie obchodzi, jakie kończyliście liceum, czy skończyliście studia? O to można dopytać, ale to nie jest ważne. Albo którą podstawówkę, naprawdę? To nie są ważne rzeczy, którą podstawówkę, kochani, kończyliście. Eee, zwróćcie na to uwagę. Kolejna sprawa w CV: nie piszcie, że się interesujecie sportem. Albo książkami, bo książkami to może być i poligrafia. Jak czytacie książki, to na Boga. Napiszcie, jakie lubicie gatunki. Bądźcie przygotowani, że ktoś z Was może o te książki zapytać. A nie, że interesujecie się książkami, ale książki nie żadnej od roku i nie pamiętasz żadnego tytułu. Ludzie, bądźcie poważni. Jak się nie interesujecie literaturą, książkami, to tego nie piszcie w CV. Tak samo nie pójdziecie że ze sportem, wymiancie dyscypliny. Ludzie naprawdę o to pytają. Jest taki etap podczas rozmowy, że się schodzi na różniejsze tematy. Pyta się o zainteresowania. Jeżeli wszystkie inne e, że tak powiem, etapy tej rozmowy przychodziły dobrze, to też się o to ludzie pytają. I bądźcie na to gotowi. Tak samo jak musicie być gotowi na to, że ktoś was zapyta. Jak widzicie siebie za 5 lat, bo to mówi o waszej ambicji, o waszych założeniach. Nie możecie powiedzieć, że nie wiecie. Bo to, da się, bo to jest słabe, albo się zastanawiać się pół godziny. Przygotujcie sobie odpowiedzi na pytania, jak się widzisz za 5 lat. To jest ważne. Przygotujcie się pytanie, jakie są twoje słabe strony, bo te mocne strony, to wszyscy jeżeli mają dobrą aplikację przygotowaną. Bo te mocne strony są wypisane, aczkolwiek też przyszły pracodawca może Was spytać o te mocne strony i dopytywać, tak? Co jeszcze umiecie, co jeszcze potraficie robić, no to też trzeba być gotowy. Myślcie o tym, jakie są wasze mocne strony. Wypiszcie je w CV, potwierdzając na przykład nie wiem, umiejętność jakiegoś pro programu, jak ją wpisujecie, że umiecie się posługiwać Excelem, to i was może zapytać o... Tabele, tabele przestawne, no albo jak umiecie się poszukiwać jakimś programem magazynowym, czy, yy, czy, czy wstawać w Paragon, od też was się mogą pytać ludzie naprawdę. Nie piszcie bzdur yy, w, yy, w CV, bo to wszystko wychodzi. Co do tych słabych stron, to jest tak pytanie o mocne, słabe strony: jest dosyć, dosyć częste na rozmowach kwalifikacyjnych. Mocne, no to sklećcie sobie w głowie dwa, trzy zdania. Na podstawie tego CV, nie wiem, skupulatność, punktualność, zaangażowanie, tak? I mieć na to przykłady. Dlaczego zaangażowanie, tak? To nie są skomplikowane rzeczy. No, powiedz, że możesz. Że obowiązkowo, jak, jak potrzeba, to zostajesz dłużej w pracy, tak? To jest. To są proste pytania, ale są też słabe strony. Nie mówcie słabe strony, albo mam sklerozę. Albo po mi się nie chce pracować. Tak się nie mówi. Jak masz słabe strony, to mówisz. Tak, moją, moją słabą stroną jest na przykład to, że mm, mam dobrą pamięć, ale krótką, ha ha ha, ale z tym walczę, dlatego jak zostanę zatrudniony w pana firmie, to moje biurko będzie całe obklejone karteczkami, bo wiem, że mogę o czymś zapomnieć, dlatego sobie to zapisuję, tak? Starajcie sobie te swoje słabe strony dały takie, bo musicie powiedzieć, nie musi powiedzieć, że nie mam słabych stron, bo to jest głupota. Wymyślcie sobie jakąś taką słabą stronę, na przykład hmm, mi się zasypiać, dlatego mam ustawione trzy budziki i raz w tygodniu zmieniam dzwonki, żebym na pewno się obudził, tak? Każdy z ludzi na świecie ma swoje słabe strony, ale wy musicie pokazać, że z tym walczycie. Więc użyjcie tych moich słabych stron, które teraz ja powiedziałem. Hmm, i, i, I pomyślcie o tym, może coś innego, co Wam przyjdzie do głowy, tak? No, nie, nie możecie powiedzieć, że, o, że jestem leniwy. No, to, jest, to jest absurd, ludzie. Nawet takie osoby się zdarzają. Więc mówicie coś, co, 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 z czego możecie wybnąć. Musicie o tym pomyśleć. Druga strona, bardzo ważna. Bądźcie pozytywni. Znaczy, osoba, która siedzi tak i mówi, o, to jest Polska, tutaj się nic nie uda. Pracował pan 7 lat w jakiejś firmie. Dlaczego yy, zmienił pan stanowiska albo nie są pan wansu, a bo to była. bo to jest Polska i nie da się awansować jest szklany sufit. Nie! Da się awansować. Będzie super. Będę się uczył. Takie musi mieć podejście, bo nikt nie przyjmie defetysty, który będzie chciał popelinę. Nawet, że to jest. Yy, to jest wiadomo, możecie być, mieć depresję, bo nie macie pieniędzy, bo godzina w pracy długo, ale z takim podejściem to wzbudzicie litość, ale nikt nie będzie się w takiej osoby do pracy. Trzeba się sobie zebrać i powalczyć. To jest 15-20-30 minut rozmowy. Ktoś zobaczył waszą aplikację, zadzwonił. U nas było chyba 70 kandydatów. Rozmawialiśmy tylko z pięcioma. To już jest sukces. Jak ktoś was zaprasza na rozmowę, to was chce. Tylko teraz musicie go w tym utwierdzić, nie możecie być tacy. To jest sukces, bo spośród tych kilkudziesięciu, kilkuset kandydatów ktoś do was zadzwonił, więc uśmiech na ustach. Jest szansa, musicie o to walczyć, tak? Pozytywnie. Nie umiem... Umie pan subiekta? Pracował pan na subiekcie? Nie, nie pracowałem na subiekcie, ale ja się z przyjemnością tego nauczę, bo chcę się rozwijać, tak? Takie musisz mieć podejście, a nie, oj, nie, nie uczyłem się tego subiektu i nie wiem, jak to się obsługuje. Hmm. Pozytyw, musicie jak gdyby być pozytywnie nastawieni i nie marudzić, nie lamić. Co jeszcze? Co za 5 lat, tak? Osoba, którą dotknęliśmy, by się wyrzucić, mnie urzekła? Tym, że powiedziałem, że być na moim miejscu za 5 lat, tak? Ambicja, tak? Nawet jeżeli papierowo nie była to osoba, która by się nadawała na na to stanowisko kierownicze, to nawet jak on tak powie, to jest to do dobre podejście, tak? Trzeba mieć ambicje, trzeba się rozwijać. Oczywiście w niektórych przypadkach yy, takie podejście może ciebie jako pracodawcę, albo jako coś na przykład kierownikiem działu marketingu na przykład, tak? I wiesz, że tutaj nie ma możliwości na to, żeby... Był inny kierownik, tak? Bo to jest powiedzmy, dwie osoby i koniec. To, to możecie to zrazić, od tej osoby, ale tak naprawdę to są wyjątki, bo rozsądny człowiek, rozsądny kierownik bierze sobie mądrych ludzi. Jest przede wszystkim też pracodawca. Chcemy mieć jak najlepszy zespół ludzi inteligentnych, bo to jest kapitał firmy. To jest wielka wartość, dobry pracownik. Więc jak masz kogoś, kto... Chce się go zwijać, chce być coraz lepszy, no to jest pozytyw dla ciebie, to jest pozytyw dla tej firmy, tak? Takie powinno być podejście normalnego przełożonego. I tak zazwyczaj jest, więc mi akurat to nie zraziło. Ja się cieszę że to jest osoba, która chce się go zwijać, bo ona może nie będzie moim nie za mnie zastąpić. Może postawią sobie na zastępcę, tak? Eee, może pójdzie do innej firmy, tak? Na Rafałem co gdzieś indziej pójdzie, też jest super, tak? Znaczy, pozytywnie, głowa do góry i do przodu. Co jest jeszcze niezwykle ważne i to też nas, nas i mnie też raziło bardzo? Ludzie, którzy przychodzą na rozmowę, nie wiedzą nic o firmie, do której idą. Były dwie osoby, które nawet nie zajrzały na stronę internetową. I jak to się śmiał mój przełożony, kiedyś trzeba powiedzieć, że sprzedajemy ziemniaki. Ciekawe, jak zareagują. Człowiek aplikuje do największego sklepu. Internetowego, który zajmuje się czymś tam i nie wie, co ten sklep robi. Znaczy nawet, to jest absurd. Ty idąc na rozmowę, Ty i Ty też, na przykład do ING Banku uczysz się na pamięć, kiedy ING Bank powstał, ile ma oddziałów, jaki ma udział w rynku. To są ogólnie dostępne informacje na stronie. Patrzysz o nowy kredyt, czy jakiś, czy nowa lokata. Pierwszym paniem z reguły jest na rozmowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pana skłoniło, żeby u nas aplikować? I ty musisz wiedzieć. Nie możesz powiedzieć, że o, skłoniło mnie, bo chcę być yy, handlowcem. To jest moje marzenie. Tak się nie mówi. Musisz w tym... pracodawca daje ci furtkę, żebyś ty połektał jego ego. Żebyś powiedział, że jego firma jest super, że się rozwija że oddział, że tamto, że nowy sklep, że super oferta, że promocja kurde na skarpetki z źródką albo coś. Ludzie, no. I są jakieś działania marketingowe wobec, wokół firmy, każdej. Chcąc na rozmowę, musi zabłysnąć. Ja do tej firmy i do niej też uczyłem się przez dwa dni, co oni robią, co sprzedają, z kim współpracują, żeby potem na tym pierwszym pytaniu wejściowym po prostu powiedzieć: tak, chcę pracować w jednym banku, bo jest to Trzeci pod względem ilości obrotów bank w Polsce, który ma tyle oddziałów, są tutaj wielkie możliwości rozwoju, bla, bla, bla. Tak jakże musicie mówić, tak? Że firma się rozwija, że dlatego chce, bo to to tym się interesuje, albo się tym nie interesuje, ale jest to bardzo ciekawe, tak? Tak musicie myśleć pozytywnie. Musicie poznać firmę, to, to co ona na zewnątrz pokazuje, bo wiadomo, że może być w filmie w środku różnie. Natomiast aplikując do niej, wy nie musicie starać się wyciągnąć wszystko, żeby tą opłatę dostać. Bo to jest tak, do nas przychodzą ludzie. Yy, jak ci przychodzi człowiek, który tak. Nie wie, co będzie robił za pięć lat, nie ma ambicji. On w sumie chce u was pracować, ale on nie wie, czym się zajmujecie. To jak wy taką osobę możecie przyjąć do pracy? On już na samym początku wykazuje zerowe zaangażowanie. No bo tak jest. Nie interesuje go ta firma. Nie brzmi nawet strony. On po prostu chciał pracować i iść do domu. A to tak nie działa. Nie da się. Druga sprawa. Ludzie. Ubiór. Nie przychodźcie na Boga. Ja teraz jestem nieogolony. Ja w vlogu, mam to w nosie. Nie przychodźcie do pracy nieogoleni. Znaczy na rozmowy kwalifikacyjną. Nieogoleni. W bluzie dresowej. W dresach. Jak? Wchodzicie na rozmowę, zdejmijcie kurtkę. Będziecie czuli się bardziej komfortowo. Wchodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, siedzisz w kurtce okutany, tak? Wygląda, jakbyś miał zaraz wyjść, już miałby cię nie być. Tylko wpadam na 5 minut i już jadę do domu po kole. Nie! Wejdźcie, usiądźcie, zdejmijcie tą kurtkę, przywitajcie się. Będziecie mogli gestykulować, będziecie czuli się lepiej, nie będziecie się pocić jak świnie. I będzie, przez to, to będziecie mniej spięci. Zdejmijcie kurtkę, pójdźcie ją koło siebie na kanapie, na krześle. Rozluźnijcie się. Będziecie mogli normalnie rozmawiać z kimś twarzą w twarz. To jest ważne? Kontakt wzrokowy. Ja sam mam z tym problemy, żeby ludziom patrzeć często w oczy. Eee, szczególnie kobietom. Ale na rozmowach Naprawdę, kontakt wzrokowy z osobą, którą się mówi, jest ważny. Nie możecie tak, mówić zachukani, patrzeć w sufit. Starajcie się ten kontakt utrzymywać. To nie chodzi, żeby komuś się lępić cały czas na twarz, ale 10-15 sekund w każdym pytaniu, potem możecie ktoś tam opowiadać, gestykolować, tak? Patrzcie na tą osobę, bo to często oznaka szacunku, więc ludzie, nawet jeżeli aplikujecie na jakieś stanowisko typu hasie w w Biedronce, czy w magazynie, czy, czy ktoś tam nawet niżej ustawowany, powiedzmy, w teorii, w pracowniczej, załóżcie tą koszulę chociaż, nie dresy. To, że będziecie w dresach chodzić do pracy, to spoko. Ja też chodzę do pracy w dresach, bo taka praca tym kierownikiem magazynu, więc się uświniam, chodzę do pracy w dresach, a się w dresy przebieram w tej pracy, ale nagle rozmowę kwalifikacyjną, załóżcie koszulę. Nie mówię, żebyście to podali garnitur, bo to byłaby głupota. Jak mi to może się założyć do firmy, gdzie jest kold do jakiejś korporacji, tak, do banku, do dużej firmy. A jeżeli to jest takie niższe stanowisko, czy niższe. Bardziej zwyczajne, nie kierownicze, to nawet ta koszula i pasek i dżinsy starczą, tak? Ale Boże, ogójcie się, umyjcie te włosy. Załóżcie koszulę. Może to odstów oczywiście, a nie w dresach, To popada. I no chyba to było na tyle. No, to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ważne. Nie, nie podchodźcie do tego na nie. Ktoś do, do Was zadzwonił, tak? Umówił się z Wami na rozmowę. On już Was widzi jako jego potencjalnego pracownika. W tym momencie pokonaliście już wielką drogę y, do tego, żeby tą pracę zdobyć. Więc przygotujcie się. Poczytajcie na tej stronie, ubierzcie się normalnie, pomyślcie o tych słabych stronach, mocnych stronach. Bo to jest różnie. Są takie pytania, wiecie, przyszłościowe, nie zawsze je zadają, ale wybądźcie na to gotowi, tak? Pracowaliście w jakiejś firmie i robiliście rzeczy podobne, niż były tutaj wymagania. Przygotujcie się na to, że mogą Was o to zapytać. Ułóżcie sobie w głowie jakieś zdania, tezy. Bo to jest wszystko ważne. Znaczy, nie może być tak, że nie wiesz. koleś się na Twoje CV pani, tak? I on potem sobie to czyta, zaznacza co mu pasuje, a co nie. I o to też można dopytać. Błędy w CV. Jakieś, jakieś, jakieś lata, tak? Pomieszane, miesiące, brak chronologii. To też razi. Powtarzajcie, żeby to wszystko było spójnie. Pomyślcie o tych najczęściej pojawiających się pytaniach. Słabe strony, mocne strony. I w ten sposób spróbujcie to zeznać. Bo te, te pytania się powtarzają. I przede wszystkim na Boga. Na sześć osób, których chyba gotowaliśmy. dwie nawet nie wiedziały, czym się zajmujemy. Podstawa to jest. Takie osoby od razu odchodzą. Przygotujcie się na tą rozmowę. Wiecie, gdzie idziecie, ile lat ta firma działa, czym się zajmuje. Zobaczcie aktualności, bo może być tak, że wiecie, firma otworzyła przykładowo. Macie firmę, jakiś duży sklep z książkami albo, nie wiem, księgarnię, tak? I są na każdej stronie te nowe są aktualności. Może być jakaś promocja nowej książki. Może być, nie wiem, otwarcie nowego salonu sprzedaży. I to może być tak, że osoba, która was rekrutuje, nie jest headhunterem, która zajmuje się tylko tym. To może być student marketingu albo dyrektor firmy, który akurat przypadkiem przez ostatnie pół roku z jakimś innym dyrektorem dogadywał szczegóły otwarcia nowego salonu, tak? I on jest noce po prostu niespełnione, nie, nieprzespane, masę stresu i dramat w ogóle papierologia. I ten koleś. Dwa dni temu skończył ten projekt, otworzył sklep, dostał 100 milionów premii, ale jeszcze jest niewespany i zmęczony, bo to był taki wysiłek. Jak ty mu powiesz na tej rozmowie, dlaczego chciał pan pracować w tym filmie, powiesz mu, a bo to, bo to, bo to, firma druga pracuje i teraz tutaj czyta, wiem, że też otworzyła super salon gdzieś tam w galerii i to świetny krok jest do przodu, bo to świetne miejsce i powiększy sprzedaż i w ogóle bardzo dobry pomysł, to rozmawia z sobą, która... którego... Ten projekt to jest dzieckiem, tak? On już ma takie oczy jak 5 zł. Jak, bo pochwa, pochwalasz jego projekt jego pracę. To, to, się, to się liczy. To są takie szczegóły. Musisz być na to gotowi. Czytajcie te aktualności na stronach. Dajcie informacji, szukajcie informacje w internecie. To jest słuchajcie... Nie wiem, 30% sukcesu w tej rozmowie. Prawdę. Musicie jeszcze przed. Musicie udowodnić temu pracodawcy, że się do na tego nadajecie, że chcecie tutaj pracować. I takie przygotowanie się do tej rozmowy jest najlepszym powodem. Nawet no, jeżeli trochę to, zawiodziecie te słabe strony. Yy, nie macie ambicji być dyrektorem firmy za pięć lat, tak? Bo to też nie każdy musi umieć. wiesz jakie to jest stanowisko, tak? Ale ludzie. Przygotować się rozmowy sprawdzając co robi ta firma to jest absolutna podstawa to chyba byłoby na tyle misiaki Ech. mam nadzieję że komuś pomogłem jeżeli tak to potem napiszcie w komentarzach że coś z tego co powiedziałem wam się przydało w życiu ja będę spadał na prześwietlenie zęba kochani dziękuję wam za oglądanie zobaczymy się w kolejnym odcinku trzymajcie